Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Uprawa roślin. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Roślinność użytków zielonych jest bardzo zróżnicowana. Skład gatunkowy zależy od warunków siedliska i działalności człowieka. Liczba gatunków waha się od kilkudziesięciu do kilkuset. Gatunki występujące na trwałych użytkach zielonych dzieli się na cztery grupy. Trawy, rośliny motylkowate, zioła, tużycowate, sitowate, skrzypowate. Trawy posiadają system korzeniowy wiązkowy, wyrastający z węzła krzewienia i składający się z wielu krótkich korzeni rozmieszczonych w płytkiej warstwie gleby, około 30 cm. Część korzeni sięga na głębokość 1 metra i więcej. Ze względu na wysokość wyrastania trawy dzielimy na wysokie powyżej 100 cm, średnio wysokie do 80 cm. Niskie. Pędy kwiatowe wyrastają do 60-80 cm, a pędy wegetatywne są skrócone. Rośliny motylkowate są roślinami bardzo cennymi na użytkach zielonych. Wzbogacają zielonkę i siano w cenne białko, fosfor, wapń, witaminy, ale też przewietrzają glebę i poprawiają jej strukturę oraz zwiększają zawartość azotu w wyniku współżycia z bakteriami brodawkowymi. Dla zwierząt są bardzo smaczne i chętnie przez nie zjadane. Zioła mają cenne właściwości dietetyczne i smakowe. Z tego względu najczęściej są bardzo chętnie zjadane przez zwierzęta. Z tej grupy roślinności, łąk i pastwisk największe znaczenie mają krwawnik pospolity, mniszek pospolity, babka lancetowata, babka zwyczajna, kminek zwyczajny, krwiściąg lekarski, rumianek. Za chwasty na użytkach zielonych uważane są rośliny o niskiej wartości pokarmowej lub rolniczej. Rośliny te obniżają plony i pogarszają jakość pozyskiwanej paszy. Niektóre chwasty są szkodliwe dla zwierząt, ponieważ powodują zatrucia. Inne mogą psuć jakość produktu docelowego, czyli mleka. Do najpospolitszych chwastów trujących należą zimowit jesienny, szalej jadowity, wilczomlecz sosnka, jaskier ostry, szczwół plamisty, skrzyp błotny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.